Systemy oparte na Linuxie stanowią świetną alternatywę dla Windowsa. Szczególnie dobrze sprawdzają się w środowiskach serwerowych, którym wsparcie zapewniają największe firmy komputerowe takie jak IBM, Oracle, Dell czy Microsoft. Tak, także ta ostatnia korporacja docenia zalety oprogramowania Linux. W 2016 roku Microsoft podarował 500 tysięcy dolarów dla The Linux Foundation. Wieloletnia obecność na rynku informatycznym, nieustanna dbałość o rozwój Linuxowego oprogramowania oraz jego otwartość skutkują nie tylko dużą wydajnością Linuxa używanego do celów serwerowych, lecz także wysokim stopniem bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań. Wymienione zalety Linuxa oraz powszechność bazującego na nim Androida czynią ten system operacyjny niezwykle popularnym. Tym samym zapotrzebowanie na administratorów Linuxowych serwerów jest ogromne i stale rośnie. O ile jednak użytkownikowi wystarczy umiejętność poruszania się po powierzchni, o tyle administrator musi wejść głębiej, umieć samodzielnie dodawać usługi serwerowe i zdalnie poruszać się w środowisku. Przyda mu się umiejętność instalowania systemów operacyjnych, pisania skryptów automatyzujących oraz świadomość tego, jak dbać o bezpieczeństwo i pilnować, by nikt niepowołany nie włamał się na serwer. Wszystko po to, by móc na co dzień używać tego w pełni darmowego systemu. Co Cię czeka w trakcie naszego profesjonalnego szkolenia. Podczas pracy z tym kursem wideo dowiesz się, jak zainstalować system operacyjny, a następnie rozpoczniesz graficzną podróż po środowisku Linux Server. Nauczysz się obsługi terminala i poznasz skrypty shellowe oraz najważniejsze usługi serwerowe. Co więcej, będziesz zarządzać wieloma serwerami, wykrywać i rozwiązywać ewentualne problemy, które mogą wystąpić w trakcie pracy ze środowiskiem Linux Server. Linux Server, kurs wideo, usługi serwerowe, skrypty i środowisko graficzne kończy się na poziomie podstawowym. Jego celem jest nauczenie uczestnika szkolenia bazowej, graficznej i konsolowej obsługi systemu Linux.